Po ponad 5 miesiącach przerwy uczniowie wracają do szkół. W nowym roku szkolnym zajęcia będą odbywały się w tradycyjnej formie. Jednocześnie w placówkach będą obowiązywały ograniczenia sanitarne. W całym kraju zabrzmiał pierwszy szkolny dzwonek. Z powodu epidemii placówki edukacyjne były zamknięte od połowy marca. Dziś uczniowie w końcu mogli wrócić do szkół. Bardzo się cieszę, że udało nam się wrócić do szkoły po czasie lockdownu, po wakacjach. E-learning naprawdę był bardzo dla mnie ciężki i ciężko było ze wszystkim i z brakiem nauczycieli, i brakiem kolegów. Często doskwierało nam zwyczajnie takie osamotnienie. Kilka miesięcy temu nauka zdalna była konieczna. Teraz czas na powrót do normalności, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas inauguracji roku szkolnego w szkole podstawowej w Żyrardowie. Życzę wam, żeby te przyjaźnie, które tutaj macie, nawiązujecie pomiędzy sobą, żeby one były dla was ważniejsze niż Facebook, chociaż wiem, że przez Facebooka też się nawiązuje czasami różnego rodzaju przyjaźnie. A z kolei nauczyciele, żeby byli ważniejsi od Google'a, bo są dużo ważniejsi, są najważniejsi w procesie edukacyjnym i nikt i nic ich nie zastąpi. Nie obędzie się jednak bez ograniczeń, zaznaczył minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Będą obowiązywały pewne reguły, tak jak chociażby w przestrzeniach wspólnych noszenie czasami przynajmniej maseczek, zachowanie pewnej odległości i kilka innych rzeczy, o których pani dyrektor i wychowawcy na pewno będą mówili. Główny cel to rozładowanie tłumu w częściach wspólnych. Uczniowie będą wchodzić kilkoma wejściami. Mamy aż do nowego skrzydła aż 4 wejścia, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby uczniowie tymi wejściami wchodzili. Mówił dyrektor szkoły w Niedrzwicy Dużej Andrzej Pastuszak. Wszystko zależy od możliwości danej placówki, choć prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekonuje, że jest inaczej. Niestety w te ostatnie miesiące, jeżeli chodzi o stronę rządową, wkradło się mnóstwo chaosu. Wiemy wszyscy, że nie dostaliśmy jasnych wytycznych. Zobaczymy, czy rządzący się dobrze przygotowali do tej sytuacji. Zalecenia wydały zarówno Ministerstwo Edukacji, Resort Zdrowia, jak i Główny Inspektorat Sanitarny. Będziemy się z całą mocą starać o to, żeby ta profilaktyka nasza zadziałała. Czuję się przygotowana do tego, żeby stawić czoło właśnie tej całej sytuacji i mam nadzieję, że żadne tutaj nie zdarzą się jakieś przypadki. Mówiła dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach Dorota Kondratiuk. Większość rodziców popiera wznowienie zajęć w tradycyjnej formie. Jeżeli chodzi o COVID-19, to wszystko to zostawiamy Panu Bogu. Sami uczniowie mają jeden prosty sposób na epidemię. Jeśli wszyscy będziemy się stosować do zasad i będziemy przestrzegać reguł ustalonych przez księdza dyrektora, to myślę, że będzie dobrze. Jeżeli sytuacja epidemiczna ulegnie pogorszeniu, poszczególne klasy, a niekiedy całe szkoły wrócą do nauczania zdalnego, rodzice będą wówczas otrzymywać zasiłek opiekuńczy.